na jednym z kempingów na Helu. Czterech mężczyzn wyciągało katamaran z wody i przenosiło go na teren kempingu. Nieświadomie zaczepili masztem o kable energetyczne. Zostali poparzeni. Tu pokazuje się osoba Macieja Grzybka, która wyróżnia się z tłumu, nie jest anonimowa i od razu przechodzi do działania. Wziął swoją torbę medyczną, którą jak zwykle zawsze ma przy sobie i zaczął udzielać pierwszej pomocy. Dzięki Maćkowi te osoby przeżyły. W tym, że pomaga i tym, jak postrzega świat, jest coś, co przyciąga innych ludzi, interesuje innych ludzi i w ten sposób, tym zainteresowaniem zachęca też innych ludzi do działania. Mając taką osobę w towarzystwie, w swoich znajomych, ludzie też sięgają do takich zainteresowań i to grono ludzi, którzy pomagają, po prostu w ten sposób samoistnie się poszerza. Nieraz ludzie mówią o Maćku, że przyciąga do siebie pecha, że przyciąga te złe sytuacje, w których ludzie potrzebują pomocy, a mi się wydaje, że to są te otwarte oczy, które pomagają mu zauważać te rzeczy, że nie jedna osoba stojąca w tłumie po prostu ich nie widzi, bo oczy ma otwarte zupełnie na inne sprawy.